Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dostałem około godzinę temu telefon od pana Leszka Koniecznego. Panie Pawle, lecą, mamy czwarty lot. Skąd one dzisiaj lecą, panie Leszku? No, dzisiaj lecą z tej samej miejscowości, co i ostatnio. Myślę, że ten lot będzie znowu dzisiaj dość trudny, bo wiatr jest przeciwny, czyli dziób gołębi. Gołębie mają wiatr. Ale myślę, że trochę słabszy, no bo dzisiaj żeśmy rozłożyli parasol. Tydzień temu nie dało się rozłożyć, bo tak wiatr wiał. Ale dzisiaj widzę na drzewach, że jednak ten wiatr jest taki sam, jak i był tydzień temu, ale odrobinę słabszy. Myślę, że będzie to krótszy trochę lot, znaczy krótszy pod względem czasowym będzie krótszy, ale dalej trudny będzie. No na ostatnim locie trochę było, kurde, strat w gołębiach, zginęło trochę gołębi, nie wróciły, dzisiaj jeszcze wracają dopiero i są wycieńczone, wymęczone, na tygodniu kilka wróciło i tak samo są zmęczone, także zostało w gołębniku kilkanaście gołębi, które nie poszły na lot. No wysłaliśmy w sumie z córką 265 gołębi na ten lot. No myślimy, że już te gołębie już one przećwiczyły ten lot pod wiatr na takim dystansie, że dzisiaj powinno być dużo lepiej. No ale zobaczymy, no to wszystko jest wielka niewiadoma. Jak przylecą, będziemy wtedy wiedzieć, kurde, co. A jeszcze w komentarzach były takie pytania właśnie odnośnie, ile tych wszystkich gołębi u pana jest, tych pocztowych i ogólnie wszystkich gołąbków? No, gołębie to tylko mam pocztowe, nie mam innych gołębi, tylko pocztowe, no i mam przykładowo, no teraz to się znowu to nawarstwia, bo tak, jest w rozpłodzie, tam około mam chyba, ja wiem, około 150 gołębi. I teraz młodych już mam około 200 już, które już są na wolierach, już wyschodzą sobie na dach na razie i no, przyzwyczajają się do gołębnika. Ale w ubiegłym tygodniu wysłałem jeszcze kilkadziesiąt gołębi na wspólne gołębniki, które już obstawiłem, tam chyba 5 tych gołębników, obstawiłem ich tam po paręnaście gołębi. No i myślę, że jakiś coś tam ugraja. Także że w sumie jeszcze mi zostało z tych gołębi takich, no w sumie wybranych do około 20 do 30 pewnie tych gołębi, które jeszcze może wyślę w przyszłym tygodniu na wspólne gołębniki, ewentualnie będą tam dla innych hodowców, którzy tam będą chcieli wypróbować sobie te gołębie. One się nawet myślę w miarę sprawdzają, bo niektórzy tam już pobrali te gołębie, to już rok, dwa, trzy temu to te gołębie im sprawdzają się w miarę i robią im czołowe konkursy, zadowoleni są i wracają z powrotem i nabywają ode mnie te młode gołębie. I myślę, że są zadowoleni, bo tak sobie nie przyjeżdżali drugi raz już. Dobrze, w takim razie co? Czekamy na gołąbki, będziemy relacjonować na bieżąco całe loty. A w międzyczasie jeszcze zaprezentujemy wam coś ciekawego, także koniecznie oglądajcie do końca. Moi drodzy, mamy jeszcze dzisiaj tutaj gościa z nami na kanale. Przyjechała dzisiaj córka pana Koniecznego, która również zajmuje się lotowaniem gołębi pocztowych. No muszę powiedzieć, że to nie jest gość, tylko jako hodowca to jest już, powinna być to lot, ale że miała tam za dużo zajęcia, tak dopiero przyjechała, znaczy była w sensie tylko trochę później, bo nie miała za bardzo czasu, a dzisiaj jest już na samym początku i będziemy obserwować, co tam będzie się działo. Rozumiem. No najważniejsze, że ma kto tych gołąbków, które przylatują, przypilnować, prawda? To jest też istotne. Co pani powie o tych gołąbkach swoich? Jak tam wyniki? Wyniki jak na razie bardzo dobrze. W tej rywalizacji, chociaż no nie powinno tak być, ale te gołębie moje trochę lepiej na ten moment lecą i uzyskują trochę lepsze lokaty, ale niewiele lepsze, więc bardzo wyrównana jest rywalizacja i nie wiadomo jaki będzie koniec, ale na ten moment jestem zadowolona. Czyli można powiedzieć, że uczeń zaczyna przerastać nauczyciela w pewnym sensie. O, to wszystko i tak ręka taty, więc no na ten moment chyba jest w porządku. Rozumiem. Moi drodzy, pierwsze gołąbki zaczynają przylatywać. Już szedł do gołębniczka. O której godzinie? Pierwszy gołąb 11:07. Dobra, czekamy na kolejne. Typowany.
Moi drodzy, a teraz chcemy wam pokazać coś ciekawego, a mianowicie to. Mamy tu przed sobą puchary, które wygrałem na wspólnych gołębnikach. Jest to gołębnik, wspólny gołębnik Krakus, na którym otrzymałem puchar oraz czapkę, taką krakowską. Ale to ta czapka i ten puchar jest za trzecie miejsce mojego gołębia w finale, który odbył się na tym gołębniku. Gołębie leciały wtedy 507 km z Radeburga, z Niemiec. Mój gołąb był jako trzeci, a byłem akurat na tym finale i pokrótce może opowiem, jak to wyglądało wszystko. Gołębie zostaje wypuszczone w Radeburgu o godzinie 10 rano. O godzinie 16:40 pokazały się dwa gołębie na miejscu. I usiadły, były to gołębie polskie, polskich hodowców. Także, a to jest gołębnik międzynarodowy, trzeba zaznaczyć. To jest hodowcy z całej Europy, z Belgii, z Anglii, nawet jeszcze ze Szwecji. I później z 10 minut nie było w ogóle żadnych gołębi. Nie przylatywały. Te dwa osiadły, odbiły się i były już na ekranie. Na ekranie pokazane nazwiska, imiona i tych hodowców i numery gołębi. I w pewnym momencie po 10 minutach tam nadleciała jakaś grupa 20, 25, 30 gołębi, już nie wiem dokładnie, ale wszyscy stali, bo to że oczywiście siedzieliśmy tam na takim przyjęciu pod parasolami, kurde, każdy patrzy, czyli to gołąb będzie następny. Ja idę akurat do tego monitora, na którym się wyświetlają numery gołębi. No jeszcze nie doszedłem, a tu czytają Leszek Konieczny, numer 3. No to było szokujące. Ogromna radość. I czego? No było to bardzo, bardzo szokujące. Na to nie liczyłem nawet, bo na finale było 1024 gołębie. Mój w tej stawce był tylko jeden. Tylko został po lotach. Po lotach próbnych, po lotach konkursowych, wszystkich po kolei. Do finału przystąpił jako jedyny mój gołąb. No i osiągnął taki sukces, że był trzeci. Oczywiście dostałem puchar, dostałem czapkę krakowską. No i nagroda, dość wysokie tam nagrody Sawo, bo za pierwsze miejsce to jest 300 tysięcy złotych. To jest duża nagroda. No za trzecie była dużo mniejsza, ale też w miarę wyglądało. No to naprawdę grubo, także no... A dwa lata temu miałem znowu gołębie na wspólnym gołębniku na Warmii. Tam też był dość duży sukces, bo mój gołąb w finału przyleciał jako drugi przyleciał. Tyle, że tam miałem więcej gołębi i miałem jeszcze 8 gołębia w finale, 18, 19, 48 i 96 pewnie w tym. Także 5 gołębi w pierwszej setce miałem, tam było wtedy dość dużo gołębi. Nawet nie pamiętam ile, ale zacząłem to już 2 lata na te wspólne gołębnika lotować, no i nawet te sukcesy się zaczęły powtarzać, drugi raz rzędu, no zobaczymy, czy trzeci będzie podobny. Czyli jednak, moi drodzy, warto, jest to, myślę, że sport bardzo ciekawy, emocjonujący, no i słuchajcie, myślę, że po prostu trzeba to robić z pasją, z zamiłowaniem i tego się trzymajmy. Wszedł kolejny gołąbek. Gołąbek kolejny mamy. No, mamy tak. 2 gołębie, jeden jest mój, drugi córki, także po jednym na razie. Ciężko dalej. O, jest następny. Chyba na tamtą gołąbkę. O, jest kolejny. No, zaczęły się gołębie pokazywać, to myślę, że teraz to będą coraz to częściej siadać. No to chyba ten sam. Ale zmęczone są strasznie. Lot podobny do tamtego, bo czasowo mniej więcej podobny czas. W tej samej odległości podobny czas, tak samo trudny będzie lot. Ale co zrobimy? Zapowiadało się, że będzie lepiej, a tu jeszcze gorzej. Znowu straty będą pewnie. Nie wszystkie sobie dadzą radę. A to z jakiej miejscowości dzisiaj lecą gołąbki? Zobaczmy może na mapie. Górę. Wrocławia, czyli z Milicza. Wrocław. O, Milicz. Tu mamy, czyli też Milicz. Też tak jak Milicz, ostatnio. Tak samo do lotu pokazane. I lecą do Tarnobrzega. Tak. No siadają, już siadają.
Moi drodzy, to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o lot dzisiejszy. Podsumujmy sobie, jak to dzisiaj wyglądało. No, gołębie bardzo ciężki lot zaliczyły, kolejny już tydzień temu i dzisiaj to był bardzo trudny lot, myślę, że nawet cięższy od tego sprzed tygodnia. Pierwszy gołąb był o godzinie 11.07 czy 12.07? Nawet nie wiem, chyba 11.07. Tak. No i następne dolatywały znowu po minucie, po dwóch, po trzech dolatywały. Na chwilę obecną mamy już około 170 gołębi, także jeszcze brakuje, no jeszcze dużo, jeszcze ponad 90 brakuje, no ale cały czas dolatuje, cały czas coś tam dolatuje. Myślę, że to jeszcze jest taka pora, że do wieczora nie powinno za wiele brakować. O, tak jak w tej chwili przyleciało, 1, 2, 3 gołębie za. Także one nie powinno być dużych braków, bo myślę, że te gołębie już przeszły przez bojowy tydzień temu, także w tym tygodniu pewnie nie będą miały takich problemów. No ale jakoś pechowy ten milicz jest ostatnio, no nie? No, poprzedni lot i dzisiejszy mają coś trudno. Mają trudno, no z tego względu, że jest jadro. W tamtym tygodniu jeszcze było zimno, bo to było gdzieś w granicach 10 stopni. Dzisiaj znowu jest ciepło, ponad 20. I te gołębie tak to, no nie wpływa to dobrze na pewno na gołębie, taka różnica temperatury. Dobrze moi drodzy, myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, wtedy będziecie informowani o każdym z naszych nowych odcinków. No i co, trzymajcie się, cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku.